Na program zaprasza Bonimet, producent naturalnej witaminy C. Kolejne pytanie. Jak dawkować witaminę C? Podobno za dużo to też niezdrowo. Prawda, to wszystko prawda. Witaminę C dawkuje się powszechnie źle, czyli stosuje się ją w zbyt dużych dawkach. Jeżeli zażywamy 200 mg witaminy C, to wchłania się 80%. Jak zażyjemy pół grama, to około 63%. Jak zażyjemy 2 gramy witaminy C, to tylko 40% z tego, co spożyjemy, się nam wchłonie. Więc najlepszym sposobem zażywania witaminy C jest stosowanie półgramowych porcji, czyli 500 mg, co pół godziny, jeżeli chcemy się nasycić witaminą C, oczywiście intensywnie, bo czasami w infekcjach, w przypadku chorób, potrzebujemy większego zapotrzebowania witaminy C i wtedy musimy dać więcej. I trzeba to stosować i podawać ją w sposób mądry, czyli podawać ją co pół godziny. Wtedy się nam najbardziej organizm nasyci tą witaminą C. Dlaczego to pół godziny? Dlatego, że po pół godzinie jedna druga, czyli połowa z tego, co spożyliśmy, już się wydali z naszego organizmu. I to jest najlepszy sposób podawania. Jeżeli ją spożyjemy w zbyt dużej ilości, no to może się skończyć niestety biegunką, bo przekroczymy tak zwany próg biegunkowy. Może ktoś się zdziwić na przykład, że zażyłem gram witaminy C, czy 2 gramy witaminy C i nic się nie stało, miałem wtedy przeziębienie, a drugiego razu byłem całkowicie zdrowy, też zażyłem 2 gramy i skończyło się to biegunką. Dlaczego? Dlatego, że my mamy zmienne zapotrzebowanie na witaminę C. Czasami potrzebujemy bardzo dużo w infekcjach, w stresie, a czasami bardzo mało. Więc to, co my w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza zalecamy, to zalecamy witaminę C pod postacią takiej witaminy, nie pod postacią kwasu L-askorbinowego, tylko soli tego kwasu, czyli żeby była godna dla żołądka. Stosujemy sól sodową kwasu L-askorbinowego, czyli askorbinian sodu. To jest ta sama substancja, która podawana jest dożylnie w przypadku podawania witaminy C. Oraz ten preparat, który my używamy najczęściej, tam jest również dodany ekstrakt z róży, aceroli i hibiskusa. Po to, żeby były też naturalne składniki, w których występuje witamina C. I właśnie te półgramowe porcje ja najczęściej rekomenduję swoim pacjentom. Kończąc, chciałem jeszcze Państwu przypomnieć o tym, że więcej na temat tego, co mówimy w naszych audycjach, możecie Państwo przeczytać w kwartalniku Zioła dla Zdrowia, który jest bezpłatnie dostępny w sklepach zielarskich oraz w niektórych aptekach. Sponsorem programu był Bonimet, producent naturalnej witaminy C.